Dobra, myślę, że mnie już słychać i widać, tylko potwierdźcie proszę na czacie. Cześć wszystkim. Dobra, myślę, że jest OK. Spoko. Nazywam się Dajdzie Kimura, zajmuję się business developmentem w Dropice. Właśnie temat brzmi business development w praktyce, jak skutecznie sprzedawać software. Oczywiście powiem Wam o wspaniałej tutaj karierze dropica.pl, gdzie mamy wolne stanowiska. Naprawdę polecam dołączyć do naszej firmy. Wszyscy pracujemy bardzo fajnie, sumiennie, każdy jest skupiony na swojej pracy. Każdy deweloper czy inny specjalista ma przydzielonego mentora, więc jak chcecie się rozwijać i pracować w takim dobrym środowisku, to jak najbardziej polecam. Pewnie już widzieliście tę pozycję, bo już tam dwie osoby przede mną też prezentowały, więc nie będę się nad tym rozwodził. Wejdźcie po prostu na kariera.dropica.pl i zobaczycie sobie te stanowiska. Dobra, to jedziemy dalej. Agenda na tą prezentację wygląda następująco. Na samym początku bym chciał powiedzieć, co to jest w ogóle business development. Tutaj są same jedynki, jakiś błąd tutaj powstał pewnie, ale dobra. Drugi temat to jest najczęściej popełniane błędy w sprzedaży software'u. Trzeci temat to będzie, dlaczego introwertycy mogą być lepszymi sprzedawcami niż ekstrawertycy, co jest ciekawe bardzo. I na końcu powiemy sobie o sztuce zadawania pytań i zamykania umów sprzedaży. Dobra. Business development, definicja. Jakby to wszystko polega na tym, że wykonujemy pewne zadania, aktywności i procesy mające na celu wzrost organizacji i jej przychodów. Czyli jakby mówiąc już po naszemu, po polsku, dbamy o to, żeby przynieść jak najwięcej kasy dla firmy. To jest bardzo ważne w biznesie. Na koniec dnia każdy biznes sprowadza się do tego, że musimy sprzedać swoje usługi lub produkty, więc to jest niezwykle istotny temat dla każdej firmy. W Dropteamce, w praktyce to wygląda tak, że ja zajmuję się kontaktem z klientami i takim doradztwem, takim wstępnym przed jeszcze przystąpieniem do projektu. Business developer to też jest taka osoba, która musi być jednocześnie takim trochę menadżerem i takim ogarniaczem całego procesu wykonywania wyceny. To znaczy, wiadomo, że jak teraz sprzedajemy takie usługi, które są nie do końca jasne i dla klienta, i dla nas, jest to niezwykle trudne, jakby nie sprzedajemy gotowego produktu, tylko musimy jakby ogarnąć kilka takich procesów, musimy na przykład, nie wiem, pozyskać pomoc od deweloperów, żeby nam wycenili ten projekt, system i tak dalej, więc to jest taka też kreatywna praca, że tak powiem, ze strony sprzedawców. Oczywiście też negocjujemy z klientami stawki, ceny projektów. Potem przechodzimy do finalizacji sprzedaży, czyli zajmuję się przygotowywaniem umów. Muszę też sprawdzić klienta, sprawdzić jego VAT, wiarygodność i tak dalej, żeby jakby nie wprowadzić firmy na miny oczywiście. I po tym, jak już skończę finalizację sprzedaży, to też często zajmujemy się takim account managementem, czyli taką retencją klienta. Bardzo ważne jest to, żeby po sprzedaży tej pierwszej, wstępnej, bo jakby w trakcie już tutaj dostarczania projektu, żeby właśnie cały czas dbać o tego klienta, pytać się, czy czegoś więcej nie potrzebuje od nas, żeby go jak najdłużej też jakby tutaj utrzymać w naszej organizacji i dodatkowo mu na przykład, nie wiem, proponować, nie wiem, kolejne rozwiązania typu utrzymanie strony po projekcie i tym podobne. Dobra, to teraz przechodzimy do najczęściej popełnianych błędów bizdevów, czyli nas, sprzedawców. Często tacy początkujący sprzedawcy chcą się też jakby pokazać przed klientem, stawiają się trochę jakby na pierwszym miejscu. Niestety, ale sprzedawcy mają skłonność do gadatliwości, do używania takich buzzwordów, szczególnie na przykład jak się nauczymy tych technicznych zagadnień, którymi na przykład deweloperzy operują, no to chcemy się pokazać jako tacy specjaliści, prawda? I jakby to nie jest do końca dobre, bo nie każdy klient też jest techniczny. Nie każdy klient też jakby chce słuchać tego, bardziej go interesuje, jak on może rozwiązać swój problem biznesowy,
nie do końca chciałby, żeby po prostu sprzedawca był tutaj bohaterem tej rozmowy. Stawianie siebie, produktu czy naszej firmy ponad klienta, jego wartości i jego biznes, prawda? Czyli tak jak też powiedziałem, jest to bardzo ważne, żeby się skupić na tym, co tak naprawdę chce klient osiągnąć poprzez ten projekt i jakby nie mówić tak dużo o naszej firmie, o tym, co my robimy, ale bardziej jak właśnie potrafimy mu rozwiązać ten jego problem. Trzecim takim błędem, który się bardzo często też popełnia w sprzedaży, to jest właśnie niekorzystanie z pomocy zespołu deweloperskiego podczas sprzedaży, czyli na przykład, nie wiem, zgadywanie ceny projektów, przewidywanie na własną rękę po prostu, ile to mniej więcej może zająć, pójście tak na skróty, próbowanie być takim one-man army, na pewno nie jest korzystne. Jakby tutaj w Tropice też gramy zespołowo i to jest bardzo ważne, żeby korzystać z pomocy innych tutaj kolegów, mam na myśli deweloperów, project managerów, generalnie osób, które mają doświadczenie w takim rzeczywistym dostarczaniu tego projektu. Tak jak mówiłem, nie warto też skupiać się na swojej prezentacji, na pokazywaniu, jakim jesteśmy super ekspertami, bo często klienci mogą mieć taką właśnie minę, trochę taki cringe out i mogą być znudzeni po prostu tym, co opowiadamy. Więc bardzo trzeba na to uważać. Następnym takim błędem często popełnianym jest brak techniki BUND, tak zwanego. To jest taka technika, którą znają wszyscy sprzedawcy. To jest takie abecadło dla sprzedawców. Żeby dobrze ocenić tego klienta, musimy go zakwalifikować według jakiegoś tam frameworku i to się nazywa właśnie BUND. I to jest skrót od Budget, Authority, Needs i Time. Czyli oczywiście pierwszy ten budget, no to musimy gdzieś tam wyczuć ten budżet klienta, no bo wiadomo, że jak ktoś do nas przychodzi, nawet ostatnio była taka sytuacja, że ktoś tam chciał zrobić taki większy projekt i okazało się, że tam ma dosłownie bardzo mały budżet i nie mogliśmy już dalej jakby procedować z nim, tak? No bo to by się wiązało z tym, że i tak ten klient tego projektu nie dowiezie w takim budżecie małym, który miał, więc go na przykład musieliśmy zdyskwalifikować. Authority to odnosi się do tego, że nie chcemy też za bardzo prowadzić cały czas rozmów z osobami, które nie mają tej decyzyjności. Więc jeżeli do nas przychodzi jakiś CTO danego startupu, no i wiemy, że on jest osobą decyzyjną, to jak najbardziej kontynuujemy rozmowę. Natomiast jeżeli to jest, nie wiem, dajmy na to osoba, która jest gdzieś tam, nie wiem, asystentem w biurze i zbiera tylko oferty, no to też bardzo jakby na to też uważamy, prawda? Bo nie ma nic gorszego niż po prostu tracenie czasu na rozmowy z osobami, które finalnie w ogóle nie będą miały żadnego wpływu na decyzję. Nic, oczywiście to są potrzeby klienta, więc jeżeli, nie wiem, mamy osobę, która nie ma takich realnych potrzeb, że widzimy, że ta osoba na przykład może by chciała jakąś nową stronę, ale tak naprawdę za tym nie stoi żadna realna biznesowa potrzeba, to bardzo często też się kończy tym, że spędzamy mnóstwo czasu, a finalnie jakby nie ma tej decyzji, no bo nie ma tego bólu po stronie klienta. Time oczywiście chodzi o taką oś czasu na ten projekt. Jeżeli wiemy, że klient chce, nie wiem, podjąć współpracę za jakieś 2 miesiące, no to jak najbardziej możemy alokować ludzi. Nasi project managerowie mają też czas, żeby ustawić te wszystkie procesy, kompozycję zespołu i tak dalej, rozpisać całą pracę i to wtedy ma sens. Jeżeli, dajmy na to, jakiś klient chciałby rozpocząć, nie wiem, jutro, no to też nie jest to do końca dla nas dobry target. Ale z tego wszystkiego jakby najbardziej ważny dla nas prawdopodobnie, dla sprzedawców jest ten budżet, czyli jeżeli klient ma wysokie jakieś oczekiwania, plus do tego ma rzeczywiście realny budżet, żeby to zrealizować, wtedy możemy procedować. I chciałbym Wam pokazać takie śmieszne przykłady oczekiwań versus budżet, jak to wygląda w praktyce. Więc bardzo często oczekiwania klientów są gigantyczne, a budżety są bardzo, bardzo malutkie, tak jak widzicie tutaj na tych memach, więc tak bywa często w praktyce, więc naszym zadaniem też jest tak jakby dobrze to wszystko oceniać, badać i kwalifikować tych klientów. Dobra. Potem tak, mamy brak technicznych informacji, czyli zanim przystąpimy też do projektu, musimy wiedzieć, jakich na przykład metodologii używa klient
albo do czego jest przyzwyczajony, prawda? Jeżeli klient działa jakoś, nie wiem, waterfallowo, no to też nie do końca będzie to dla nas dobry klient, ponieważ my działamy w Scrumie, w metodologii Agile i jakby innych jakby tutaj metodologii nie używamy podczas tworzenia projektu. Więc takie pytania też zadajemy. Jak technicznie wygląda też projekt, prawda? Jeżeli mamy na przykład migrację obecnej strony na Drupalu, dajmy na to z Drupala 7 na Drupala 9, no to zawsze prosimy o ten dostęp do projektu, żebyśmy my i nasi deweloperzy mogli wstępnie ocenić, czy to w ogóle na przykład ten projekt ma sens, tak? Bo często tak się okazuje, że jest jakoś bardzo źle napisany i na przykład nasi deweloperzy nie chcieliby tego w ogóle ruszać, więc to jest też bardzo istotne dla nas, żeby po prostu nie było problemów później już podczas tego projektu. Pytamy też o to, jak chce rozwiązać kwestie DevOpsowe, kwestie testowania. Często się takie rzeczy pomija, natomiast później też to może być problematyczne już dla innych osób, które przejmą ten projekt. Na przykład project managerowie mogą mieć problem z tym, bo się okazuje, że nagle klient chce hostować zupełnie w takim miejscu, gdzie nam nie odpowiada i nie mamy na przykład, tak na to, nie wiem, DevOpsi nasi nie obsługują danej technologii, prawda? I to też tak w praktyce później robi problem, więc wolimy o to pytać z wyprzedzeniem. No, to jest taki mem, że wiadomo, że warto pytać o techniczne rzeczy, natomiast próbujemy też nie być jakimiś dyletantami w tym temacie i tak nie gadać za dużo na ten temat, bo nasi klienci mogą tak, szczególnie jak są techniczni, bardziej merytoryczni niż my, mogą na nas tak dziwnie trochę patrzeć, że taki sprzedawca tutaj udaje jakiegoś technicznego gościa, więc na to trzeba bardzo uważać i tak to wygląda. Kolejny temat. Introwertyk czy ekstrawertyk? Kto wbrew pozorom lepiej sprzedaje? I teraz w sumie chciałbym Wam zadać pytanie. Komu byście prędzej zaufali? Temu panu z numerem 1 czy temu panu z numerem 2? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Na razie nie widzę żadnej reakcji. Ktoś coś? Jeszcze poczekamy chwilę. To nie jest pytanie o nagrodę, jak coś, więc śmiało piszcie, żeby było bardziej interaktywnie. A, dobra, sorry, patrzyłem chyba gdzieś indziej, w jakiś inny czat. Więc tutaj numer 2, okej. Spoko, dobra, przechodzę dalej. Dobra, po lewej stronie numer 1 to jest taki przebojowy sprzedawca, taki typowy ekstrawertyk, czyli osoba, która powie ci to, co chce usłyszeć. Więcej mówi niż słucha, że w ogóle nie widać jakby zainteresowania tobą i twoim problemem. Też jakby wciska ci produkt lub usługę, która bardziej jemu pasuje, niż naprawdę rozwiązuje twój problem. To jest taki typowy, negatywny obraz sprzedawcy, niestety taki stereotypowy. Gdzieś tam też jakby rozumiem, dlaczego tak jest, no bo dużo jednak jest takich sprzedawców. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o taką sprzedaż bardziej skomplikowaną, na wyższym poziomie i też na poziomie B2B, tak jak my mamy w Droptice, bardziej chcielibyśmy być jak ten doświadczony lekarz, który po pierwsze zawsze ci powie tak, jak faktycznie jest, więc jakby budujesz takie zaufanie po stronie klienta. Pierwsze, co zrobi, to zada ci też pytanie, czyli jak idziesz do lekarza, no to on też zawsze pyta, co panu dolega, co pani dolega, jak mogę ci pomóc.
Jeżeli wie, że ci też nie może pomóc, to ci po prostu nie udzieli swojej usługi i to też jest, myślę, że bardzo fair i to dużo klientów jednak docenia. I tutaj, jeżeli chodzi o na przykład osoby bardziej introwertyczne, to też jest ciekawe dosyć, że pewność siebie to też nie jest zuchwałość i jakby potocznie tak się kojarzy, że właśnie pewna siebie osoba to jest taka osoba trochę arogancka, przebojowa, która też jest wygadana bardzo i tak dalej. Natomiast właśnie to nie o to chodzi tak naprawdę. Ja to rozumiem poprzez taki stan, w którym masz świadomość swoich emocji, czyli na przykład jak się, nie wiem, czasami stresujesz, to jesteś w stanie powiedzieć sobie w głowie, że rzeczywiście się stresuję i odpowiednio na to zareagować. To też jest taka znajomość swoich wad i zalet, i to jest bardzo ważne, żeby tak jakby mieć taką introspektywę, żeby potrafić siebie oceniać i też na przykład nie robić czegoś takiego jak ten overpromising, czyli nie obiecywać za dużo temu klientowi, jeżeli na przykład wiesz, że nie jesteś w stanie czegoś tam zrobić, tak? Jeżeli na przykład my robimy od Drupala, Laravela i Symfony, no to nie będziemy podejmować się jakichś tam innych języków chociażby, tak? Więc tutaj odmawiamy klientom, jeżeli chcą coś spoza jakby naszych kompetencji. Roztropność i niepodejmowanie dalszych kroków czasami jest lepszym wyborem niż nierozsądnie wygrany deal, więc jakby tutaj mamy też odpowiedzialność za cały zespół i sukces projektu i nie patrzymy tylko na wyniki sprzedażowe. Jeżeli wiemy, że narobimy naszą decyzją problemów deweloperom i project managerowi i całemu zespołowi QA, DevOps i tak dalej, no to po prostu wolimy odpuścić taki deal niż patrzeć tylko na pieniądze, więc to jest też dla nas bardzo istotne. Klienci kupują też emocjonalnie, trzeba o tym pamiętać. Nawet najbardziej rozsądna osoba na świecie gdzieś tam zawsze patrzy na to, czy kogoś lubi, czy komuś ufa, i wtedy podejmujemy w taki sposób decyzję. Klienci kupują, bo nas lubią. Klienci kupują, bo wierzą, że rozwiążemy ich problem. No i też co najważniejsze, jakby czuję, że go naprawdę słuchamy, a nie tylko słyszymy, tak? Czyli jak już jesteśmy z nim na rozmowie, to skupiamy się na jego problemie, zadajemy mnóstwo pytań, próbujemy rozwiązać jego problem, czasami mu nawet próbujemy podpowiedzieć coś, o czym nawet on nawet nie pomyślał nigdy, więc to jest bardzo ważne, że słuchamy i nauczyłem się też tego, jak przyszedłem do Dropdiki, dostałem parę feedbacków od Macieja, naszego CEO też, który ze mną pracuje w sprzedaży, że czasami za dużo mówię na tych rozmowach, więc to było takie bardzo ważne, żeby dojść do tego, żeby słuchać rzeczywiście tego klienta. Dobra, przejdźmy do sztuki zadawania pytań i zamykania umów sprzedaży. Takie podstawowe techniki zadawania pytań, no to deep down the surface, czyli jakby tutaj po prawej stronie macie to, co mówi klient, i też to, co myśli klient. I to nie tylko tyczy się jakby sprzedaży, to w każdej sytuacji w życiu, prawda, tak mamy, nawet jak się, nie wiem, pokłócimy z naszym partnerem czy coś, no to też warto byłoby nie tylko zapytać raz, ale nie wiem, follow-upować tymi pytaniami, żeby naprawdę uzyskać to, co dana osoba myśli. I to jest takie bardzo ważne, że ten na to pytam tego klienta, czy masz designy przygotowane, tak? I on powie, mam. No to też nie mogę przejść do następnego tematu, tylko warto by było, żebym zapytał, ok, jak masz, no to super, no ale jak to wygląda, co masz tam dokładnie? Masz makiety stworzone, czy masz, nie wiem, cały layout, UI i tak dalej, nie? I jakby w tej rozmowie zaczyna wychodzić ta cała prawda, czasami coś, co może ukrywa ten klient, więc to jest bardzo ważne i myślę, że w życiu taki skill też jest niezwykle istotny, żeby potrafić zadawać odpowiednie pytania i wchodzić jakby poniżej tej powierzchni. Odpowiadanie pytaniem na pytanie. Jakby od zawsze wszyscy nam mówili od, nie wiem, czasów na przykład szkoły, że jeżeli nauczyciel pyta, to my mamy odpowiadać, tak? I mamy taki nawyk, że od razu próbujemy odpowiedzieć na jakieś pytanie. To też nie jest do końca dobre, bo na przykład jeżeli klient pyta nas, nie wiem, o to, czy współpracowaliście z, nie wiem, z dużą firmą, prawda? No to taki amator sprzedawca by od razu powiedział, tak, współpracowaliśmy, tak, tutaj jest taka i taka firma, a nagle ten klient może powiedzieć, że kurczę, no to może nie do końca mi pasuje, bo ja jestem małym startupem. No i wtedy ten deal może być, nie wiem, przegrany, bo ten klient się jakoś tam zrazi.
Warto wtedy jakby odpowiedzieć pytaniem na pytanie i powiedzieć na przykład: o, bardzo fajne pytanie mi zadałeś, super. Wiesz co, a tak naprawdę, czy mogę zapytać, czy to, dlaczego to jest dla ciebie tak ważne? No i wtedy ten klient powie, bo my jesteśmy na przykład małą firmą, takim startupem i tak się zastanawiałem, że może wy jesteście bardziej dla większych przedsiębiorstw i co pan myśli? I wtedy można powiedzieć, że jakby spokojnie, tak, tutaj my mamy i tak i dużych klientów i małych, więc jak najbardziej możemy obsłużyć ciebie i zadać jakby, sorry, nie zadać, tylko jakby odpowiedzieć tym takim trafniejszym, lepszym komunikatem na to pytanie od klienta. Celowe udawanie naiwniaka to też jest taki fajny sposób właśnie na przykład na zamykanie sprzedaży, bo dużo ludzi też jakby ma tak, że nie chce, żeby mu coś sprzedano, bardziej on chce to kupić. Nie wiem, czy łapiecie tą różnicę, ale to jest takie, zawsze jakby człowiek się lepiej czuje, jeżeli on ma taką świadomość, że sam podejmuje decyzje zakupowe, a nie, że komuś, że ktoś mu coś wcisnął, prawda? Więc na przykład jak już jesteśmy na jakimś końcowym etapie negocjacji, no to wystarczy takie proste pytanie, jakby, okej, fajnie, drogi kliencie, mamy to i to i to wyjaśnione, tylko nie jestem pewien, jaki jest następny krok, czy mógłbyś mi na przykład powiedzieć, czego oczekujesz. No i często wtedy ten klient mówi, że o, no to wiesz co, no to w takim razie mamy już to wszystko pokryte, więc proszę podeślij mi umowy i już możemy działać. Więc to jest taki też sposób zadawania pytań. Tu bardziej już tak konkretnie, o co pytamy też przed podpisaniem umowy. Oczywiście musimy zawsze weryfikować, czy klient ma makiety i design, bo bez tego jest bardzo ciężko przystąpić do projektu. Jeżeli nie ma, no to oczywiście my to możemy zrobić w Dropkicie. Jeżeli ma, no to też super. Czy ma dokumentację techniczną, to też jest bardzo ważne z punktu widzenia deweloperów. Jaki chce serwer, czy możemy sprawdzić też obecny stan kodów, jeżeli klient ma już istniejący projekt i chciałby z nami kontynuować, no to też o to warto zapytać. No i też możemy zapytać, jak chce testować projekt, no bo to też często jest wspomniane, a to jest niezwykle istotne. Może teraz trochę powiem o tym, jak ja współpracuję z deweloperami. Generalnie mam tak, pierwsze spotkanie i kwalifikacja BAND, to jest po stronie salesów, czyli tych biznes deweloperów. Nie bierze wtedy udział deweloper, to jest takie pierwsze spotkanie, gdzie się poznajemy z klientem, on nam zadaje pytanie, my jemu i go kwalifikujemy właśnie tym sposobem BAND, czyli ten budget, authority, needs i time. Później jest taki etap, to się nazywa ballpark, to jest taki żargon sprzedażowy. Chodzi o to, żeby rzucić taką wstępną, taką kwotę, tak mniej więcej od do, tak, ile to może kosztować. I wtedy jakby na tym etapie bardzo często też pytam dewelopera, że hej, słuchaj, jest na przykład, nie wiem, projekt na Symfony, ma tyle i tyle funkcji, tutaj jest jakaś tam dokumentacja, powiedz mi mniej więcej, ile to może kosztować. Wtedy deweloper może usiąść na przykład, nie wiem, na godzinę i mi dać taką informację, że moim zdaniem to będzie kosztować tam X. Wtedy jakby wracam z tym klientem, żeby zobaczyć, czy w ogóle taki budżet jest realny dla niego. Później takie drugie i trzecie spotkanie iteracyjne z klientem mamy już z osobą techniczną. Proszę o spotkanie wtedy dewelopera, czy tech leada i taka osoba rzeczywiście przychodzi. Ja jestem takim facilitatorem tego spotkania, czyli jakby tak próbuję ich zapoznać ze sobą, tak połączyć i poprowadzić jakoś dobrze tą rozmowę, żeby ten deweloper mógł wyjaśnić klientowi, jak mniej więcej technicznie będzie wyglądał ten projekt. To też jest takie bardzo ważne, bo wtedy ten deweloper rzeczywiście może bezpośrednio zadać pytanie i zweryfikować pewne istotne kwestie już dla niego. Na koniec wykonujemy taką szczegółową wycenę z dokumentacją, makietami i wtedy wysyłamy to klientowi, żeby on miał świadomość, ile dane, tam nie wiem, story, czy po prostu dana aktywność będzie zajmować czasu. Dzielimy to też jakby na różne etapy i podajemy też taką całościową wycenę, żeby klient miał świadomość tego, mniej więcej, ile taki projekt będzie kosztował.
To jest też taka fajna informacja dla osób, które chciałyby dołączyć do nas, do Droptiki. Jakby będąc u nas, nie tylko właśnie deweloper jest odpowiedzialny za wykonywanie tasków, no ale też właśnie bierze taki aktywny udział w procesie business development. Też jest ciekawe, że tutaj w Droptice nie ma takiej jednej czy kilku tam osób, które są przypisane tylko i wyłącznie do wycen, tylko po prostu losowo albo w zależności od technologii, od gdzieś tam umiejętności, project manager wyznacza danego dewelopera, który właśnie mógłby pomóc mi w wykonywaniu wycen. Więc jeżeli ktokolwiek chciałby szlifować takie biznesowe, a też umiejętności, jakieś miękkie umiejętności, to jak najbardziej może się pod tym kątem rozwinąć. Tworzenie wyceń projektów, to też o tym mówiłem. Poznawanie różnych kultur, to jest bardzo fajne, bo mając rozmowy nie wiem, z klientami z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, widzę naprawdę różne czasami stereotypy, ale też taką kulturę pracy, kulturę na przykład prowadzenia spotkań. Na przykład, nie wiem, Niemcy są bardzo punktualni i oni by chcieli mieć wszystko tak idealnie rozpisane, dokładnie. Amerykanie z kolei są tacy, że nie wiem, bardzo szybko by chcieli jakieś MVP wypuścić, zobaczyć, jak to będzie działać, i dopiero później inwestować. Jakby szybciej podejmują decyzje, na przykład niż Niemcy. I to jest bardzo ciekawe, żeby się czegoś takiego też nauczyć. Nauka umiejętności miękkich i biznesowych, to też mówiłem. No i właśnie taka świadomość, że nie jesteś tylko koderem, tylko po prostu bierzesz aktywnie udział w tworzeniu i technologii, i biznesu z Droptiką, więc to jest, myślę, że bardzo spoko. To jest taki cytat, którego się też nauczyłem w sprzedaży. Powiedział to David Sandler, autor takiej naprawdę Biblii sprzedażowej, z którego bardzo dużo się nauczyłem właśnie, jak właśnie sprzedawać, jak zadawać pytania. I to brzmi tak, że aby zacząć wygrywać, naucz się najpierw przegrywać. Brzmi to banalnie, no ale za tym stoi taka idea, że jakby w życiu przybieramy różne role, prawda? Ja jestem business developerem, ktoś może być deweloperem, project managerem, kimkolwiek. Potem jesteś w domu mężem, nie wiem, żoną, dzieckiem, ojcem i tak dalej. I jakby bardzo jest ważne, żeby oddzielać tą naszą taką tożsamość, kim my tak naprawdę jesteśmy, od tego, co my wykonujemy w danej roli. Jeżeli ja na przykład w sprzedaży, dajmy na to na 20 zapytań, 18 zapytań przegrywam, ale 2 podpisuję, no to jest dla mnie jakby ważne, że wygrywam 2 razy i nie patrzę na to, że 18 razy tak naprawdę przegrałem. I też się tak nauczyłem jakby oddzielać tą moją tożsamość od tego, kim jestem w pracy. I jakby traktuję te porażki jako taką drogę do tego, żeby wygrywać. Wiem, że to brzmi trochę tak jakby coachingowo i nie każdy może to lubić, ale naprawdę to jest bardzo fajne, żeby podchodzić do tych codziennych jakichś tam czynności i ról, które mamy w życiu właśnie w taki sposób. Dobra. Myślę, że to jest tak, to jest wszystko. Chciałbym zadać teraz pytanie konkursowe. Dobra, okej, no to moje pytanie brzmi tak. Jak nazywa się technika kwalifikacji klientów? Czekam na Wasze odpowiedzi. Dobra, widzę odpowiedzi. OK. Dobra, wyznaczam Huberta, bo z tego co kojarzę, to Paweł, ty już wygrałeś. Sebastian chyba też. Jeżeli się nie mylę, ale dobra, wybieram Huberta w takim razie. Gratuluję, dostaniesz od nas nagrodę. I bardzo miło też, że zapamiętaliście to. Dobra, i teraz. Sobie, dobra. I teraz tak, czas na pytanie od Was. Bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania, więc możecie mi zadawać. Teraz jest na to czas, dosłownie tam 10 minut, mamy na to 12, więc czekam. Dobra, w Q&A mamy pytania.
Okej, Marcin, dobra, Dajli, czy masz swoje sposoby na przełamanie martwych punktów w trakcie spotkania z klientami, takiej niezręcznej ciszy lub momentów, gdy klient słyszy prawdę, ale nie pokrywa się ona z tym, co chciałby usłyszeć? Bardzo dobre pytanie. Generalnie to jest bardzo ważne, na przykład w negocjacji, żeby potrafić przetrwać tą niezręczną ciszę. Bo tak jak też powiedziałem w tych wcześniejszych błędach, taka nadmierna gadatliwość nie jest niczym dobrym. Lepiej jest zadać odpowiednie pytanie i przeczekać ten moment, bo potem na przykład, no nie wiem, ja tak podchodzę do tego, że trzeba mieć też taką, nie wiem, wytrzymałość na takie momenty trochę dziwne. To jest taki awkward silence, ale to trzeba przeczekać raczej i jakby. Jeżeli poczekasz 5 sekund, weźmiesz sobie, nie wiem, głęboki wdech, to raczej ten klient później na przykład się sam odezwie. Więc to jest taka technika, której gdzieś tam też się nauczyłem. To nie jest łatwe, bo w praktyce to różnie wychodzi. Cały czas jakby my też się szkolimy pod tym kątem, ale tak, lepiej mieć taką świadomość podczas negocjacji, żeby właśnie za dużo też jakby nie mówić, jeżeli nie musisz. Jeżeli chodzi o na przykład mówienie prawdy, to nawet jak klient tego nie polubi, to myślę, że w ogóle też jakby jednym z takich wartości, które Droptika ma, to brzmi tak, żeby zawsze mówić prawdę i jakby nie tolerujemy kłamstwa, więc to myślę, że to zawsze dobrze jest powiedzieć po prostu prawdę klientowi, nawet jak mu się to nie spodoba. Po prostu to sprawi to, że unikniesz problemów w późniejszym etapie, więc myślę, że to nie ma z tym żadnego problemu, żeby być szczerym i nawet jak ktoś tego nie polubi, no to lepiej, żeby go teraz zabolało niż później, gdzieś tam w trakcie projektu. Mamy jeszcze czas, więc zachęcam do pytań, szczególnie, że ten temat jest taki bardziej miękki niż taki twardy, z którym macie na co dzień do czynienia, więc śmiało pytajcie. Skąd wiesz, ile procent możesz zejść? No, jakby generalnie mamy też zawsze jakby w sprzedaży znamy tak zwane bottom line, czyli takie minimum, które możemy, w sensie może inaczej, takie maksimum rabatu, które możemy udzielić, tak, że jest pewien pułap, z którego nie chcemy schodzić. Więc tak, zazwyczaj jakby procentowo to jest około 5% zniżki, jakby już później im więcej ten klient też jakby naciska na to też jest dla nas informacja, że to nie jest może do końca dobry partner, bo jeżeli za bardzo naciska w takim etapie początkowym, no to później na przykład może być problem podczas prowadzenia projektu. Na przykład project manager może mieć dużo cierpień z takim klientem, prawda? Bo będzie naciskał na przykład na to, że nie wiem, wiecznie będzie coś dorzucał do backlogu, wiecznie będzie coś, nie wiem, będzie niezadowolony z tego projektu i tak dalej, więc tak to gdzieś mniej więcej wygląda. Podchodzimy do tego zdroworozsądkowo. Dobra, jak dyscyplinować klientów, którzy lubią robić wrzutki w trakcie trwania projektów? To myślę, że to jest też bardzo dobre pytanie. Generalnie, jeżeli na przykład klienci mają świadomość, że współpracują na zasadzie time and materials, czyli po prostu płacą za czas i materiały, które dostarczamy, to też to pozwala w pewnym sensie uniknąć takich, którzy robią wrzutki cały czas. Bo jakby wtedy klient ma świadomość, że okej, jak chcesz zmienić kolor przycisku, który miał być niebieski, nagle na zielony, spoko, ale za to zapłacisz, tak? Za tą edycję. Więc to gdzieś tam na pewno pomaga.
Czy robić to już na etapie negocjacji, czy wyłącznie rola PM-a? Nie, jak najbardziej to już jest. Moją rolą jest też to, żeby zapewnić jak najlepsze warunki dla zespołu deweloperskiego, więc na etapie negocjacji klient powinien mieć świadomość takich praktycznych sytuacji, właśnie jak to może wyglądać. Więc rola biznes dewelopera, szczególnie w tak trudnej i skomplikowanej branży jak software development, polega na tym, żeby nie tylko sprzedawać, ale też edukować tego klienta i przygotowywać go, bo właśnie nie każdy klient jest dobry i później może być wiele problemów. Dajmy na to tak, z takim klientem, który nie jest doedukowany i nie jest przygotowany na to, żeby pracować z nami. Jakby moją rolą też jest tak bronienie tego zespołu deweloperskiego, to tak podsumowując. Jeszcze parę minut zostało, więc jak macie pytania, to śmiało rzucajcie. Dobra, myślę, że to chyba już wszystko w takim razie, bo nie widzę więcej pytań. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę powodzenia. No i zapraszamy do Dropticki.